W dzisiejszym fascynującym odcinku obejrzymy oficjalne trailery do Poppy Playtime Chapter 4, stworzone przez społeczność graczy tejże gry. Dzisiaj odkryjemy nowe miejsca, nowe postacie, a także sekrety na temat eksperymentu 1006. Dlatego też, jeżeli nie możecie doczekać się Poppy Playtime Chapter 4, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag czekam, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. No to oglądamy pierwszy trailer, który podobno ma nam ujawnić nową, sekretną postać, która będzie na dnie w chapterze 4. I jest to Lolo the Clown. Co jest grane? Jeżeli w Poppy Playtime będzie clown, to ja w to nie zagram. Ja się boję clownów. Okej. Czy będzie jumpscare? A może on będzie przyjazny? Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Clown nie będzie przyjazny w Poppy Playtime Chapter 4. Ale na pewno przyjazna będzie Kissy Missy, która potrzebuje naszej pomocy. Okej. Czyli Poppy da nam koordynaty, gdzie znajduje się Kissy. My musimy ją odnaleźć w tymże miejscu, gdzie chyba jest dalej produkowany czerwony gaz, tak mi się wydaje. Czyli jakby wracamy do tej wcześniejszej strefy, aby odnaleźć Kissy, która potrzebuje naszej pomocy. Bo jak wiecie, w chapterze 3 nie wiadomo, co się stało z Kissy Missy. A tutaj mamy teorię, gdzie ona może być. Czyli możemy teraz... Urządzenie od Poppy, które pokazuje nam kamery. To jest nawiązanie do FNAF-a. Ej, to by było genialne, jakbyśmy mogli patrzeć na kamery w Poppy Playtime. Okej, otworzyły się jakieś drzwi. Tak, otworzyła nam. Albo to my otworzyliśmy za pomocą urządzenia. Zobaczmy, kamera. Switch kamera. Open obstacle, czyli możemy za pomocą tego urządzenia otwierać sobie bramy. Tylko musimy najpierw to zobaczyć na kamerach. Aha, tylko gdzie ukrywa się Kissy Missy? To jest dobre pytanie. Ona gdzieś tutaj powinna być. Tak według moich wyliczeń. Kissy. Okej, kolejna brama, świetnie. O, jest pszczółkokotek. Kissy Missy. Jest i Kissy, dobra, dobra, chodźmy za nią. Zobaczmy. Dokąd? Jak zawsze zniknęła. Ona, czy ona się potrafi teleportować przez ściany, czy o co chodzi? Szła i nagle zniknęła. Ale według tego trailera... A może to był duch Kissy? Kissy jest uwięziona i my ją musimy uratować. Dobra, otwieramy bramę. Ej, to wygląda genialnie. To jest co prawda gameplay, a nie trailer. Kissy nie jest przyjazna. Ona nas po prostu zeżarła. To było bardzo dziwne, ale tym razem trafiamy w inne miejsce, ponieważ... To jest miejsce, gdzie znajduje się prototyp. O nie, to będzie sekret proto... Ale on jest... Czy to jest połączenie Katnapa i Hagiego? Czy ja dobrze widzę? Zieloną łapką musimy... Tak, prototyp to połączenie... Jest Katnap, jest Hagi, prawdopodobnie inne zabawki też tam są. Jakoś ukryte. Wow! Dobra, to był jumpscare prototypu. Daję okejkę. Musisz być żywy. Tutaj natomiast mamy trailer Poppy Playtime Chapter 4, przygotowany przez jednego z fanów. Te dzieci cierpiały. O nie, trailery są prototyp. Eksperymenty. Pani Miss Delight, a także Katnap. Eksperymenty. Oj. Dużo eksperymentów, bardzo dużo. Standardowo wykolejony. Czy to jest Dog Day i... Dog Day z nogami został porwany przez Katnapa. I więcej Katnapa. Aha. Coś czuję, że w chapterze 4 walka z prototypem będzie naprawdę ciężka. Cześć, Poppy. Hello. Nawet creepy trochę to. Zawsze to jakby ten obrazek Poppy jest creepy. Nie ma co ukrywać. The time has come. Czas nadszedł. Następny fragment to Funny Fox potrzebuje naszej pomocy. Dokładniej mówiąc tak, Funny Fox, czyli zabawny lis. To jest jakby kolejny koncept nowej postaci, która może się pojawić w chapterze 4. I jak wiecie, tych trailerów powstało naprawdę dużo i twórcy Poppy Playtime nawet powiedzieli, że niektórzy no trochę przewidzieli niektóre rzeczy i faktycznie tak było, jak wychodziło Poppy Playtime Chapter 3.
Natomiast tym razem mamy Fanny Foxa, który... Aha! Prawie zapomniał swojego imienia. On nie będzie przyjazny. Lisy nie są przyjazne. Użyj swojego grabpaka, żeby otworzyć drzwi. Niestety tamten trailer bardzo szybko się zakończył, więc zobaczmy kolejny, w którym mamy Katnapa. I to jest jakby trailer chapteru 4. Czy te wszystkie postacie wrócą? Albo to jest jakieś inne zakończenie, w którym pani Delight ratuje Katnapa? Albo nas ratuje? Tak, i ona... Ona urwała prototyp, co jest grane? Okej, okay, to jest już bardziej abstrakcyjny trailer. Niektóre te trailery, też nie ma co ukrywać, są troll trailerami. Chociaż... Łapka przemieszczająca się po... O, znowu eksperymenty. Jo, to wygląda naprawdę nieźle. Jest i Dog Day! Ej, Dog Day ma nogi, to jest piękne. Czyli on próbuje uwolnić Katnapa, ale niestety zostaje porwany. I w ten sposób ponownie traci nogi? Zobaczmy, co ciekawego dowiemy się na tym trailerze. To jest jakieś nowe miejsce. Telewizor, kaseta. Kasetę chyba już widzieliśmy. Ale... Nowa era. Nowa era. Boxy Boo mógłby być. Ej, Boxy Boo mógłby być. To by było ciekawe. Jakby był w chapterze 4. To by było piękne. Poppy Playtime, chapter 4. A i to jest koniec traileru. Dobra, ten był wyjątkowo szybki. Miejmy nadzieję, że ten będzie troszeczkę lepszy. Poppy Playtime, chapter 4. Official trailer. Oho. Jej, uwielbiam, to wygląda pięknie. Ale to był trailer, akurat fragment był pokazany z tego, z Project Playtime. Aha. To wygląda... Zawsze oni używają praktycznie... tej samej... No i koniec! Ej, czemu takie krótkie? Ej! Grudzień 2024. No nie wydaje mi się. Następny trailer to oczywiście trailer... Znalazłem, dowiedziałem się, co stało się z Katnapem. Sprawdźmy. Boba Booba Fund. Aha. I Hoppy Hopstitch. Chciała ich zjeść. Ale kto chciał ich zjeść? Aha. O, czyli jakby specjalnie ich rozdzielił, żeby mieć więcej czasu na zjedzenie innych. Aha. On się zmienił. To nic nie zmieni. Ale to jest zabawne, że te postacie gadają. Aha. Odejdź ode mnie. Jestem ciekaw, co wydarzyło się... Czy to jest... To jest pan Delight? To jest nowa postać, która... Pokonać prototypa. To wygląda jak prawdziwy gameplay w ogóle. Co jest grane? Aha. Uciekaj, póki możesz. We can handle him. Aha. However, we need your medallion to open the door to the prototype's hideout. Potrzebujemy twojego medaliona, by otworzyć drzwi do prototypu? Nie licz na to. Ha. Nie dam się nabrać, nie oddam ci amuletu. Goodbye. I Boba Fund uciekł. Co jest? Aha. Co to za urządzenie? Ej. Można się... Ej, to by było genialne, jakby się tak można było teleportować po prostu. W inny fragment. Jeszcze bardziej ulepszony grabpak. Co jest? Co tu się dzieje? Mamy dwa medaliony. Aha. Dog Day? Z prototypem nogi? Hoppy Hopstitch? Czyli Booba Fan nie dał swojego medalionu. Ej, to jest szalone, co tu się dzieje. Aha. Musimy go przekonać, potrzebujemy silnego sojusznika. No, zgadza się. Powinniśmy mieć 7 medalionów, aby dostać się do prototypu. Czyli pewnie potrzebują też medalionu Katnapa. Mhm. Czyli będziemy musieli dowiedzieć się, co się stało z Katnapem. Właśnie, gdzie jest Poppy?
O! Aha. Mała szansa. Ajajaj, ile? 15%? Czy 5%? Nie usłyszałem dobrze. Znaleźć Poppy. Może mieć kłopoty. Dobra, czyli moim zadaniem jest znaleźć Poppy. Ale co się stało z Katnapem? Bo jakby ten trailer mówi, dowiedziałem się, co się stało z Katnapem. Tylko że... O, może tu się dowiemy. To jest to miejsce ewidentnie, to jest jakiś magazyn nowy. Aha, tylko pytanie, co się stało z Katnapem i co się stało z Poppy. Czyli musimy znaleźć tutaj Poppy, która może mieć kłopoty. Ale może dowiemy się... Katnap żyje! Katnap żyje! Dobra, dowiedzieliśmy się, Katnap żyje. Wait. Co to jest? Ten trailer nazywa się Prototype 1006. W końcu pokazał swoją prawdziwą twarz. Uciekamy przed... To jest bodajże... Crafticorn? O ile się nie mylę? Dobra, to będzie ciekawe. Tędy, aha, ucieczka. O, to jest przerażające. Kto w ogóle wpadł na taki chory pomysł, żeby coś takiego w ogóle dodać do gry? O! Dobra, ale my się musimy dowiedzieć, jak wygląda prawdziwa twarz prototypu. I prawdopodobnie się dowiemy, czemu się obracasz ciągle? Zamykaj te drzwi, bo to się źle skończy. Okej, winda, kolejne piętro, ale on będzie gonił. Crafticorn dalej będzie... Dalej będzie gonił, tego jestem pewien. Aha. O! Chyba prototyp go dorwał. Tak mi się wydaje. Wow! Czy to był duch, czy to była... Czy to była jakaś wizja? Okej, i znalazł mnie pan Delight. Aha. O, to była halucynacja kolejna. Próbowałem do ciebie zadzwonić, ale niestety się nie udało. Muszę ci coś pokazać, podążaj za mną. Dobra. I odpowiem na twoje pytania. Zobacz, co znalazłem. Co? Ona leżała tutaj przez tyle lat. Aha. No. Nie sądzę, aby ten koszmar się dla niej skończył. Okej, BoogieBot ma problemy z odnowieniem Dog Day'a. Dobra, czyli BoogieBocik naprawia Dog Day'a, czyli jesteśmy jakby trochę wcześniej. Na to wychodzi niż poprzedni trailer, ale... Prawdopodobnie gdzieś po drodze spotkamy eksperyment 1006, czyli prototypa. Aha. Czyli BoogieBocik go naprawił, dlatego on miał we wcześniejszym trailerze nogi. Okej. O, nie odzyskał przytomności. Okej, szpital ma lepsze wyposażenie, powinniśmy go zabrać do szpitala. Okej. Okej. Stracił dostęp do Playcare Network. To nie wróży nic dobrego. Aha. Trainyard Court? Gdzie mam się udać teraz? Aha. O, do kolejnej strefy. W ogóle mapa. To by było coś pięknego, jakby faktycznie rozszerzyli tamto i dodali nowe strefy w chapterze czwartym. Albo kompletnie coś nowego jakby dodali. To by było piękne. To jest jakaś nowa strefa, to jest chyba jakaś przystań dla pociągów, albo jakiś garaż taki bardziej. Albo stacja kolejowa. Aha. Potrzebujemy pomocy BoogieBota. Aha. Dobra, czyli tory są zepsute, dlatego nie możemy wyjechać. O-o. To jest prototyp? Okej, dobra, to było przerażające.